Dautas. Dobre podanie i szansa. Jest honorowy gol dla Świtu Lukullusa. Nowy Dwór Mazowiecki. Marek Gołębiewski strzela swoją pierwszą bramkę w Ekstraklasie. 1-3 przegrywa Świt. Świetne podanie w tempo. Nie było spalonego. Nie było spalonego, bardzo dobre zagranie. Tutaj to zagrywa. Rzut autas. Już w pierwszej połowie chwaliliśmy go za świetne podanie do Wichowskiego. Dużo widzi tutaj, zresztą bardzo ładne zachowanie napastnika. Popatrzył, co zrobi Gubiec. Strzeli może niezbyt mocno, ale bardzo precyzyjnie. Ale uczciwie trzeba przyznać, że ta bramka... Sięgnęli już dna, ale nie powiedzieli jeszcze ostatniego słowa. Po fali niepowodzeń piłkarze Finisz Parkietu odnieśli wreszcie zwycięstwo w drugiej lidze. W Nowym Mieście Lubawskim pokonali Radomiaka 4-2. Bohaterem meczu został Marek Gołębiewski, który dwukrotnie wpisał się na listę strzelców. Z Chorzowem miałem sytuację, nie strzeliłem. Cały tydzień rozmyślałem i tak długo rozmyślałem, że udało mi się strzelić dwie bramki. Mam nadzieję, że to nie ostatnie dla Finisz Parkietu i nie ostatnie w drugiej lidze. Koniec pierwszej połowy na 2-0 podwyższył wynik bardzo aktywny w tym spotkaniu Marek Gołębiewski. Rożnym i zamieszaniu w polu karnym Świtu piłka trafiła do pozostawionego bez obieki Marka Gołębiewskiego, który bez problemu skierował do bramki i było 1-1. Jak się później okazało, była to ostatnia bramka w tym meczu. Ani w dalszej części pierwszej, ani w drugiej połowie żadnej z drużyn nie udało się zdobyć zwycięskiego. 10. Marek Gołębiewski. Za drugą połowę Freskowicie należą się duże bramki. W 41 minucie prowadzenie dla Freskowity zdobył Marek Gołębiewski. Doznał zawodnik z Nicza, Marek Milankiewicz. Na boisku dominowali gwardziści. Drugiego gola w 27 minucie zdobył ponownie Gołębiewski. Proszę Państwa, 90. minuta spotkania.